Przekazuję już głos panu profesorowi. No, witam państwa serdecznie. Bardzo przepraszam za spóźnienie. Ono też wynika z mojego niezrozumienia wskazówek, wyjechałem za wcześnie, z autostrady. Bardzo, bardzo przepraszam. Jeszcze tu musiałem, pani jest winna częściowo, bo jeszcze z panią musiałem porozmawiać o telewizji. To jest troszkę winy zwalam. No, w każdym razie jest mi bardzo miło. Jestem zaszczycony za rozpoczynaniem, inauguracją takiego pięknego i szanownego festiwalu. I wobec tego, że już jestem spóźniony i wobec tego będziemy wszyscy trochę opóźnieni, nie będę dalej się ociągał. Proszę państwa, będę mówił o etyce weganizmu, zgodnie z zapowiedzią, z tytułem. Funkcją, którą nie działa chyba, no to będziemy może tak to robić. O, to jest znacznie łatwiej. Właśnie, no więc jakie są na początek takie oczywiste sprawy, które pewno wszyscy sobie zdają sprawę. Jakie są główne motywy weganizmu? Jest etyczny, o którym będę mówił, któremu jest poświęcona 90% tego wykładu, który jest taki sam jak pierwotny wegetarianizmu, taki sam jak pierwotny etyczny. W XIX wieku pod względem etycznym wegetarianizm załatwiał wiele tych problemów, których teraz absolutnie nie załatwia. Natomiast są inne bardzo ważne motywy, na przykład środowiskowy, który teraz jest jeszcze silniejszy niż wegetarianizm, no bo doszła zmiana klimatu, doszły wyrąb lasów deszczowych pod produkcję soi dla produkcji mięsa, czyli krów, które to mięso jedzie, czyli wołowinę do Ameryki. No to przykładem jest Al Gore, który jest właśnie, wreszcie przekonał się, kiedy on wizytował przed tą klimatyczną konferencją w Poznaniu, w Warszawie, ja byłem wtedy z Wrocławskiego Uniwersytetu wydelegowany na spotkanie z nim. No i podniosłem sprawę jeszcze wtedy wegetarianizmu, że może jednak należałoby pomagać tej zapobieganiu zmiany klimatycznej. Wtedy on się najeżył i powiedział, it's your right, to pana prawo być. A wtedy nie był jeszcze nawet wegetarianinem, a później po paru latach z przyjemnością się dowiedziałem, że jest weganinem. No a innym weganinem z powodów innych zdrowotnych jest znany wszystkim Bill Clinton, który za czasów swojej świetności lubił sobie stawiać drinki, tutaj pizzę pepperoni i był znany z fast foodów i bardzo niezdrowego stylu jedzenia, ale teraz musiał się zmienić. Motywy te często oczywiście współwystępują u jednej osoby, chociaż zwykle jest tak, że jednak jeden jest tym, który dominuje, który jest tym ważniejszym motywem. Proszę państwa, ja nie będę mówił na temat zdrowotności, bo to nie jest temat tego wykładu, bo ja się poza tym nie na tym znam. Jestem zresztą dietetykiem i w ogóle rozważenia dietetyczne są zawsze takie, że wszystko jest trochę zdrowe, a trochę niezdrowe i że trzeba na to uważać. I oczywiście przy weganizmie też trzeba uważać i brać B12 i czasem D, witaminę. No ale nie ulega wątpliwości, że weganizm nie tylko jest możliwy, ale ogólnie biorąc zdrowy i to jest w tej chwili powszechnie wiadomo. Dieta wegańska została uznana przez kilka bardzo szacownych i właściwie konserwatywnych dosyć organizacji dietetycznych, przez amerykańską, US-amerykańską, American Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada i brytyjską dietetyczną asocjację dla wszystkich, na wszystkich etapach życia, łącznie z kobietami w ciąży. To jest łatwe zawsze do sprawdzenia w internecie. Zapobiega wielu chorobom, nie wszystkim, to oczywiście nie jest panaceum na wszystko, to jest jasne, ale są choroby, którym zapobiega, między innymi te, na które po bypassie jest przecież Clinton, no więc z tego powodu właśnie jest sam się weganinem, zapobiega otyłości, nadciśnieniu, cukrzycy typu 2 i tak dalej. Wypisałem to wszystko, nie będę udawał, że się znam na medycynie. No, więc powód, dla którego głównie ja to w tej chwili przytaczam na wstępie, jest przede wszystkim taki, żeby przeciwstawić się
opinii pewnego bardzo znanego i przeze mnie lubianego i szanowanego profesora Jana Hetmana, który udziela takie wywiady w gazetach i opowiada, że weganizm, wegetarianizm to jest heroizm. No dobrze, jak jakiś stać na heroizm, no to dobrze, ale nie należy się wstydzić, że się nie jest bohaterem i że się nadal pozostaje weganinem. Ja nie bardzo rozumiem tej postawy, no bo jest to bardzo wybitny profesor i bardzo postępowy pod wieloma względami, natomiast no, myślę, że jest przyzwyczajony do jedzenia mięsa. Zresztą obydwie państwo Hetmanowie bardzo wiele robią dla zwierząt, a jednak mam takie poglądy, jak gdyby sugerował, że ten weganizm jest takim heroizmem niesłychanym. No, jest najlepszym dowodem, że nie jest, bo ja gotować nie umiem. No a jestem weganiną od wielu lat, a wegetarianinem większą część życia. Tak, no jest motyw środowiskowy oczywiście, o którym ja też wspominam tylko dla całości obrazu. Motyw środowiskowy, który jest no niesłychanie ważny, bo to jest taki motyw przede wszystkim, on ma swoje aspekty etyczne oczywiście w wymiarze odpowiedzialności dla przyszłych pokoleń, czy też odpowiedzialności wobec ludzi, którzy na przykład na wyspach są zalewani już w tej chwili w związku z podniesieniem poziomu wód i tak dalej. No ma on aspekt etyczny, ale on jest przede wszystkim przezornościowy, taki aspekt, po prostu we własnym interesie. No nie jest możliwy zrównoważony rozwój w skali najbliższych 30 lat bez przy obecnym poziomie produkcji zwierzęcych, tej masowe czy przemysłowe chów, rybołówstwo, łowiectwa prowadzą do absolutnej dewastacji środowiska. Produkcja zwierzęca jest odpowiedzialna za przynajmniej 14,5. To już są procenty poprawione w stosunku do pierwotnego obliczenia tego raportu, który był 18%, powiedzieli wtedy, że przekracza cały transport razem wzięty, który jest koło. Tak, no później jej skrytykowano, poprawiono, no, ale absolutne minimum, minimum procentowe udziału gazów cieplarnianych, które powoduje produkcja zwierzęca, przede wszystkim metanu i to tych najbardziej aktywnych, no to jest to 14,5%. No jest, proszę Państwa, dużo, to jest mniej jednak niż cały transport, ale w końcu to jest dużo, jeżeli uwzględnić, że węgiel jest powiedzmy 25%, no to jest jednak znaczna część tej produkcji gazów cieplarnianych i gdyby wyborcy w świecie zachodnim byli troszkę bardziej świadomi i skłonni do zmian stylu życia i wobec tego politycy zechcieli to podnieść, no to mielibyśmy produkcję zwierzęcą wliczoną w te rozliczenia międzynarodowe wydzielania gazów cieplarnianych, nie tylko węgiel, który jest czasem trudny rzeczywiście do jakby powiedzieć, zaprzestania z różnych powodów gospodarczych. Natomiast wydaje się, że naprawdę gdyby była wola polityczna, to zmiana czy ograniczenie produkcji zwierzęcej byłoby pewno łatwiejsze niż ograniczenie tak ważnego źródła energii, jakim jest węgiel. No właśnie, no i wobec tego, dlaczego większość środowiskowych organizacji nie promuje weganizmu? No ja do końca nie mam na to odpowiedzi. Myślę, że dlatego, że siedzą w kieszeniach ludzi, którzy nie są skłonni do tego, żeby popierać weganizm i przestaliby im płacić na sobite datki. To jest, zdaje się, główny powód. Jednak te organizacje środowiskowe bardzo często flirtują i z myśliwymi, i z tymi rozmaitymi, tak powiem, ochroniarzami przyrody, którzy są bardzo przywiązani do naturalnego porządku, do drapieżnictwa. I to jest bardzo skomplikowana materia, którą ja nie będę wchodził. Tak czy inaczej, jest przynajmniej jedna organizacja, to jest też ten Sea Shepherd Conservation, która promuje weganizm. Jak słusznie powiedział jej szef, świnie i kurczaki są najgroźniejszymi morskimi drapieżnikami, bo zjadają 40% złowionych ryb morskich. 40% złowionych ryb morskich, tych potwornie przełowionych oceanów, idzie na pasze dla kurczaków i świń. Tyle byłoby wstępu nie na temat, to znaczy wstępu zwracającego uwagę na inne ważne aspekty
aspekty weganizmu. No a teraz przechodzę do głównego tematu, to znaczy do samej etyki wegańskiej sensu stricto, która była poprzedzona wegetariańską i obecnie jest wegańską. Od późnej starożytności ta etyka jest naprawdę po prostu zastosowaniem uniwersalnych etyk do postępowania z podmiotami pozaludzkimi. Nie ma jakiejś szczególnego systemu etycznego, zresztą nie ma też szczególnej etyki środowiskowej, prawdę mówiąc, te które były się, okazały się, że są na fałszywych przesłankach założone. Jest to po prostu zastosowanie uniwersalnych etyk poza ludźmi i to było najlepiej wyrażone przez słynnego neoplatonistę, później starożytność Porfiriusza, który właśnie stwierdził, jeżeli ludziom należy się sprawiedliwość, to tak samo należy się zwierzętom. Jest to chyba najprostsza zasada, jaką można sobie wyobrazić. No jest to po prostu zastosowanie uniwersalnej etyki do podmiotów pozaludzkich. No ale sam weganizm, już o którym będę mówił, ja już teraz się odcinam od wegetarianizmu samego, który już się przeżył w obecnej sytuacji etycznie. No jest sam weganizm, jest bardzo młody i zastępuje wegetarianizm w epoce chowo-przemysłowego, który to wegetarianizm stracił właściwie sens etyczny, jest zastępowany przez weganizm przy obecnej masowym chowie i obecnym bliskim związku między przemysłem mleczarskim czy produkcją jajek i mięsnym, no jest właściwy bez sensu. No ja jestem, co prawda, ja się przyznaję, że jestem dopiero od paru lat, naprawdę, jestem od 2012 ścisłym weganinem, ale czułem się winny już dawno, nie byłem tylko dlatego, że chyba jestem mało poradny i tam nie za bardzo umiem sobie to wszystko zorganizować, to trzeba chwilkę troszkę uwagi na początku poświęcić, no ale teraz. No właśnie, więc, ale jednak, mimo wszystko Vegan Society powstało już w 1944 roku. Bardzo wcześnie, jednak zawsze Anglia, zawsze UK prowadziła pod tym względem, Wielka Brytania w tym zakresie. Powstało już w 1944 w czasie wojny wkrótce i to jest wkrótce po wprowadzeniu tych nowoczesnych niestety, taka była straszna ta nowoczesność. Metod we współczesnej hodowli, które się pojawiły pod koniec lat, już w latach 30. właściwie to się zaczynało. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że zarówno Heinrich Himmler, jak i Rudolf Hess byli wykształconymi zootechnikami, którzy mieli doświadczenie właśnie z takim chowem kurczaków i przemysłu, i taki historyk tam przemysłu wskazuje na to, że ten element, model fermy kurczaków miał wpływ na organizację obozów zagłady i obozów koncentracyjnych. Więc wtedy się to już zaczęło, głównie za sprawą Amerykanów. Zresztą ten masowy chów, i jak gdyby odpowiedzią na to było w Anglii powstanie Vegan Society, której współzałożycielem był Donald Watson, któremu za chwilę jeszcze poświęcę chwilę uwagi, bo jest to rzeczywiście warta tego postać. Wiceprezydent później założyli już w 1956 roku. To jest dla nas w tej chwili jakaś przeszłość, prawie że niewyobrażalna. No, byłem już na świecie, ale mam dziecko, nie mam pojęcia. Już zostało założone Plant Milk Society, które w 1965 założyli firmę, która zaczęła produkować mleko sojowe. Od tego czasu zdaje się dobrze funkcjonuje i dobrze się ma. No właśnie, i tak jak powiedziałem, współzałożycielem i tak jak spiritus mobens był Donald Watson, który rzeczywiście jest z pewnego punktu widzenia niesłychanie ciekawą postacią, fascynującą postacią, mnie zafascynował. Ja to mówię, pisałem życiorys prawie tak jak w PRL-owskich, komunistycznych, jakie pochodzenie inteligenckie czy robotnicze trzeba było zawsze wpisać na wszelki wypadek, tak to rozbadane, więc tak to powiedziałem. Zawód 100 lat, nauczyciel stolarstwa. No więc to nie był człowiek, zwracam uwagę, wykształcony specjalnie, zwłaszcza w filozofiach czy w jakichś
jakichś abstrakcyjnych, zaawansowanych naukach. Spędzał czas na farmie wujka jako chłopak, zobaczył ubój świni, co zmieniło jego wizję gospodarstwa z wiejskiej idyli w pięknym angielskim krajobrazie w miejsce zagłady. No bo on sobie zdał sprawę, że właściwie wszystkie te, co są w tym gospodarstwie, czekają po prostu, czekają ten los, który spotkał. Spotkał los świni. Także w wieku 14 lat został weganinem, został w 32 roku życia, był też pacyfistą, mówił krótko, mniejsza z tym. Był pełnym abstynentem, nie pił alkoholu, nie palił, nie używał lekarstw żadnych, odmawiał, jako tych, które no, są oczywiście testowane na zwierzętach, aż wtedy gwałtowne. No i dożył 95 lat, całkiem ładny wiek. To nie znaczy, żebym ja zachwalał w tej chwili nie branie lekarstw. Sprawa jest bardziej złożona na pewno niż to. Może ja jeszcze zdążę o tym powiedzieć chwilę. Weganizm w osobie, no właśnie w umyśle tegoż Donalda Watsona i w ogóle wobec tego weganizmu, bo on go zapoczątkował, stworzył od razu, powstał w reakcji na dręczenie krów mlecznych. To była jego całkiem racjonalna, oczywiście empatią podbudowana i świadomością, ale to była jego całkiem świadoma, racjonalna reakcja na dręczenie krów mlecznych. Przestał spożywać produkty mlecznych właśnie z powodu cierpienia krów, które po kilku dniach po porodzie zabierano cielęta, trzymano w oborach i karmiono sztuczną pasą, a produkowały więcej mleka. No, jak powiedziałem, wtedy zaczęły się nowoczesne metody chowu. Jak Państwo wiedzą, no to jest aktualne całkowicie dzisiaj i tak to się odbywa. Znaczy cielęta są zabierane na tyle, że jeszcze dodatkowo jadą później w kilkudniową podróż do włoskich rzeźni przez całą Europę niepojone i nieżywione. No i tak napisał Watson. Widać wyraźnie, że nasza obecna cywilizacja zbudowana jest na eksploatacji zwierząt, tak jak poprzednie cywilizacje na eksploatacji niewolników. Wierzymy, że duchowość człowieka prowadzi go do tego, że zgrozą napawać będzie myśl, że ludzie kiedyś żywili się produktami zwierzęcych ciał. No więc filozofia właściwie, zdawałoby się, że czytamy Petera Singera praktycznie. No a to był człowiek o, no właśnie, wykształceniu, no to był stolarz, czy nauczyciel stolarstwa. Mnie z tego punktu widzenia interesuje, to jest interesujące, szczególnie z punktu widzenia wiedzy w ogóle o rozwoju moralnym. To potwierdza spektakularnie to badania, wieloletnie badania rozwoju moralnego, które pokazują, że przeważająca większość ludzi pozostaje w ramach swojej zastanej moralności, ale w każdej społeczności zdarza się jakaś taka mniejszość, która spontanicznie dochodzi do etapu metaetycznego, to znaczy krytycznego spojrzenia na zastaną moralność. No i nie zależy to absolutnie, to nie dotyczy, to nie, oczywiście filozofia temu pomaga zapewne. Jak ktoś kończy filozofię i mu to powiedzą, że trzeba tak zrobić, no to czy prędzej to zrobi. Ale badania pokazują, że właściwie w każdej społeczności zdarzają się takie kilka procent, co najwyżej takich jednostek, które dochodzą. No niestety to jest tylko kilka procent. No, wegański, trzeba podkreślić całą siłą, że weganizm etyczny to się równa wegański styl życia. To oczywiście nie jest tylko sprawa diety i tutaj to pewno mówię do nawróconych, pewno to jest dosyć oczywiste, ale on wiedział to od początku. Oni tak od razu to zdefiniowali, ten weganizm. Vegan Society odrzucało eksploatację zwierząt do jakichkolwiek celów, nie tylko spożywczych, i podali właśnie już wtedy taką definicję weganizmu. Doktryna, według której człowiek powinien żyć bez eksploatacji zwierząt, jakiejkolwiek eksploatacji, nie tylko na żywność. No i tak to napisał Donald Watson. Weganin odrzuca przesądny pogląd, że ludzkie życie zależy od eksploatacji zwierząt, które w dużym stopniu mają takie same doznania jak my. I tu zwracam uwagę Państwa na jeden element. Wprawdzie w definicji Vegan Society nie ma powiedziane, jakie to są zwierzęta, ale Watson oczywiście rozumiał te zwierzęta, które są podmiotami. Zwierzęta, które są podmiotami doznającymi, można powiedzieć teraz.
Więc nie chodzi o wszystkie zwierzęta rozumiane w zoologii jako metaza obecnie, do czego ja mam nadzieję na końcu wykładu jeszcze zdążę przejść. No dobrze, takie są początki interesujące, skądinąd fascynujące, chlubne początki weganizmu, tylko wobec tego powstaje pytanie, dlaczego musiało minąć ponad pół wieku, tak naprawdę ponad pół wieku, grubo ponad pół wieku, żeby w ogóle weganizm zaistniał, choćby w tej postaci, w jakiej istnieje w tej chwili, zaistniał społecznie. No bo to był kompletny margines, trzeba powiedzieć. Oni zapoczątkowali to, byli tymi prekursorami, ale nawet w Wielkiej Brytanii właściwie byli uważani za skrajnych. Nie miało to żadnego większego wpływu, ani porównywalnego z obecnym. Dlaczego tak trzeba było czekać? Myślę, że to jest pouczające. Po pierwsze, dopiero pod koniec XX wieku, no to daty to macie wypisane, zostały te uniwersalne etyki w nowoczesny sposób efektywnie zastosowane do zwierząt jako podmiotów pozaludzkich. Do tej pory żadna instytucjonalna filozofia, ale tak powiem utytułowanie profesorowie etyki, żadna instytucjonalna filozofia właściwie nie dała podparcia, nie dała, no właśnie nie wspierała, nie dała tego intelektualnego podparcia Watsonowi i weganom, nawet właściwie to wegetarianom. No i jak wszyscy znają te nazwiska Singera i Regana, zwróćcie uwagę, że to się pojawiło prawie jednocześnie. Pierwsze wydanie Wyzwolenia Zwierząt to jest 79 i pierwsze wydanie tego to jest Case for Animal Rights, więc to jest koło 80 roku. Dopiero wtedy, bez takiego, tak powiem, wsparcia instytucjonalnej, no może nauki to jest, ale przedstawicieli akademii, było to prawdopodobnie niemożliwe, zbyt niewiarygodne, żeby mogło być uznane. A jednocześnie to, co umożliwiło w ogóle i to, co też umożliwiło filozofom wsparło tychże Singera i Regana w swoich poglądach, jednak był rozwój nauki. Mianowicie na lata 80. przypada ta zwana rewolucja kognitywna w psychologii zwierząt. To znaczy dopiero od lat 80. wolno było mówić naukowo o stanach umysłowych zwierząt, o myśleniu zwierząt, o doznaniach zwierząt. Jak pani, no nie oczekuję, że to wszyscy są zaznajomieni z historią psychologii na tyle, żeby sobie zdawać sprawę, jak głęboki był wpływ behawioryzmu w ogóle na myślenie, nie tylko w psychologii, ale w całej nauce. Od początku XX wieku właśnie do 80. lat panowała doktryna, że stany psychiczne są albo nieobecne, a jeżeli są obecne, to są niepoznawalne i wobec tego nienaukowo o nich mówić. Naukowe, w ogóle mówienie o cierpieniu, o doznaniach, o myśleniach, o myśli jakichś mentalnych, umysłowych było zabronione. Wyrafinowani psychologowie zdawali sobie sprawę, że może to jest taka hipoteza zerowa, metodologiczna. Natomiast w biomedycynie i w całym przemyśle to znaczyło, że jak jest nienaukowe, to znaczy nie ma i robimy, co się nam żywnie podoba. Nie było naukowej podbudowy etyki do tej pory, żeby właśnie wesprzeć no, etycznie odpowiedzialny stosunek do zwierząt. Więc i także jak widać te wydarzenia są ze sobą zbieżne. No ale co się stało? Od tego czasu mamy, na czym polega ta rewolucja kognitywna? W tej chwili mamy odwrócenie całkowite tego wahadła. No i w tej chwili do tego doszło, że możemy mówić o eksperymentalnej odkrywaniu świadomości. Badane są stany mózgu
mózgu zwierząt, na przykład tych grzaków, czy ptaków, czy ssaków, w związku z pewnymi zadaniami poznawczymi, dzięki obrazowaniu mózgu i takim elektroencefalogramom i najrozmaitszym tym metodom, no w tej chwili nie tylko, że akceptuje się myślenie i stany umysłowe zwierząt, ale się je wręcz bada, jest to przedmiot badań naukowych. No ja tu nie będę wchodził w szczegóły, no bo to nie jest wykład z neurobiologii, ale to pokazuje, że jeżeli się na przykład pokaże takiemu pozaludzkiemu podmiotowi, jakim jest papuga, pokaże się jakiś przedmiot, który przykuwa uwagę, zwłaszcza przedmiot, który on oczekuje, bo na przykład ten przedmiot zapowiada coś dobrego, no to wtedy jednocześnie można sprawdzać stany jego mózgu, co się dzieje w jego mózgu i stwierdzić, że dzieje się to samo, co w przypadku ludzkiego mózgu, a człowiek wtedy no, mówi, co się, co czuje, czy co widzi. No więc to są najrozmaitsze kryteria. Najciekawsze są to pętle zwrotne. W mózgu wiele pętli zwrotnych działa. Te słynne pętle zwrotne między kresem mózgowym i wzgórzem. Charakterystyczny elektroencefalogram z szybkimi, nieregularnymi sygnałami niskiej amplitudzie, elektryczna aktywność całej kory, a nie jakiegoś modułu, tylko jednego. No więc to są metody badania, tak wyglądają metody badania świadomości poza ludzkiej. Ze świadomością związana jest doznaniowość. Doznaniowość jest po prostu pewnym tym wartościującym aspektem tak naprawdę świadomości. W tej chwili badana jest nie tylko świadomość zwierząt, ale również ich doznania. Poznane zostały substraty tych doznań w mózgu. No i widać, że w tej chwili wiodący neurobiologowie przyznają, że doznania i wynikające z nich potrzeby są wspólne dla ssaków i innych kręgowców. Zresztą te doznania również są na tyle, no tu pointer nie ma chyba, no ale to widzicie wszyscy, te doznania są na tyle czytelne, przynajmniej wśród ssaków, że praktycznie można poznać doznanie, intuicyjnie rozpoznać to poznanie niezadowolonego szczura, czy zadowolonego szczura, jak dostał coś słodkiego, albo bardzo niezadowolonego szczura, jak dostał coś gorzkiego. No i jednocześnie znane są korelaty tych doznań w kresu mózgowia. To jest akurat schemat takiego jednego z tych jąder kresu mózgowia, który się nazywa jądro półleżące, i można wyznaczyć niemalże dokładnie te obszary mózgu, które odpowiadają za dane, które odpowiadają za określone doznania. Tak, no jeszcze ostatnia migawka z osiągnięć rewolucji kognitywnej w odniesieniu do zwierząt. Wiemy, że więzi społeczne są, w tej chwili nie ma wątpliwości, że te więzi społeczne są potrzebne dla większości ptaków i ssaków, i nawet wiemy, jak to działa. Wiemy, jak to działa i wiemy, że pośredniczy w tym ten sam hormon wydzielany przez podwzgórze, to jest słynna oksytocyna, składająca się tylko z 9 aminokwasów. Bardzo prosty związek, który jest niesłychanie potężny, i jak się wstrzyknie dwóm graczom siedzącym naprzeciwko siebie, wstrzyknie spray do nosa z oksytocyną, to w ciągu kilku minut zaczynają mieć zaufanie do siebie i się lubić. W ogóle mają zupełnie zmienioną postawę. To jest zupełnie jakieś nieprawdopodobne. Nie chciałoby się wierzyć, gdyby to nie było publikowane w
w poważnych pismach. No więc, my doskonale możemy z całą w tej chwili pewnością powiedzieć, że tak dwoje przyjaciół tutaj, nawet jeżeli to jest międzygatunkowa przyjaźń, u nich jest wysoki poziom oksytocyny, która działa na jądro półleżące i one się dobrze czują dzięki temu, jest to im potrzebne. Tak, no więc, i ukoronowaniem, takim prawdziwym ukoronowaniem tej rewolucji kognitywnej, pozytywnym wkładem ze strony takiej nauki, najlepszej przez duże N, takiej naprawdę dobrej nauki, wiodącej nauki, jest ta słynna deklaracja z Cambridge o świadomości, którą bardzo bym polecał, bardzo bym polecał zapamiętanie tego, bo to jest epokowe wydarzenie po niemalże wieku behawioryzmu i nauki, która straszliwie skrzywdziła, trzeba powiedzieć, zwierzęta przez tą swoją doktrynalne negowanie stanów mentalnych, no ale tu czołowi neurobiologowie zebrali się i których tu nazwiska są wypisane, ja tego wszystkiego nie będę czytał. Te nazwiska tutaj to są, jak Państwo wiedzą, to są w tej chwili czołowi badacze świadomości, tej nauk kognitywistyki, czy też kognitywnej, poznawczej psychologii, którzy badają właśnie eksperymentalnie świadomość. No więc zebrali się, żeby wreszcie powiedzieć swoim biomedycznym kolegom i pozostałej części społeczności naukowej, że zwierzęta mają świadomość i że wszyscy powinni sobie z tego zdawać sprawę. I w konkluzji, to jest taka deklaracja, taka deklaracja prawdziwych naukowców, którzy właśnie wstali, wyszli z laboratorium i postanowili spisać swoje wyniki. To jest mało polityczne, jest ubrane w takie piękne polityczne słowa, jak zwykle są deklaracje, ale myślę, że tym bardziej wiarygodne jest. No więc oni mówią tak, że brak kory nowej neokorteks to jest to, co u ssaków jest sześciowarstwowe i odpowiedzialne za naszą inteligencję. Nie wydaje się wykluczać możliwości, że organizm doświadcza stanów afektywnych, emocjonalnych. Znaczy, zbieżne dowody wskazują, że zwierzęta pozaludzkie mają neuroanatomiczne, neurochemiczne, neurofizjologiczne substraty stanów świadomości, łącznie ze zdolnością do podejmowania intencjonalnych zachowań. W konsekwencji waga dowodów wskazuje, że ludzie nie są unikalni pod względem posiadania nerwowych substratów, które generują świadomość. Zwierzęta pozaludzkie, w tym ssaki, ptaki, także wiele innych stworzeń, przedosiornice, także posiadają te nerwowe substraty. Więc dla wielu z Państwa i ludzi poza nauką może się wydawać to troszkę śmieszne, banalne, że w XXI wieku odkryliśmy, że zwierzęta mają świadomość i właśnie to ogłaszamy. Natomiast ma to znaczenie w kontekście tego ponurego dla zwierząt, trzeba powiedzieć, zakrętu trwającego prawie wiek, jakim był behaviorist, który negował doznania zwierząt. Ponurego dlatego, że jeszcze chcę Wam uświadomić to, że właściwie to, tacy profesorowie czy członkowie tego społeczności naukowej w moim wieku wszyscy wyrośli w epoce behawioryzmu. Ja studiowałem w epoce jeszcze w latach 70., w których nie było to naukowe mówienie o jakichkolwiek cierpieniu czy stanach zwierząt. Ale to ma ogromne znaczenie, no bo dalej ci profesorowie, tacy z mojej pokolenia, oni trzymają swoje zakłady, katedry i w ten sposób nie dowierzają nowym wynikom naukowym. Dlatego jest ta deklaracja taka potrzebna. Już biomedycynie dalej próbują wychować swoich uczniów właśnie w takim podejściu do zwierząt, jako do czynników, którymi można robić w zasadzie co się podoba. No dobrze, wobec tego ja mogę zakonkludować, że mamy imperatyw weganizmu, który jest podbudowany wiedzą naukową. W
W świetle tego, co wiemy o doznaniach negatywnych, ujmowanych jako cierpienie, no i pozytywnych, nie tylko właśnie tych negatywnych, i to jest istotne, czego może zapomniałem na slajdach podkreślić, że zwierzęta od XIX wieku chroniło się je przed cierpieniem jakoś. No głównie dlatego, żeby nie demoralizować ludzi, co prawda, no ale zakładało się, że one może mogą cierpieć, prawda? Natomiast to, że zwierzęta mają doznania pozytywne, że ich życie może mieć wartość pozytywną, to jest udokumentowane naukowo dopiero ostatnio, no właśnie w wyniku takich badań, które pokazywałem. No więc wydawałoby się, że jest imperatyw, wręcz imperatyw weganizmu, który jest podbudowany wiedzą naukową. Nauka w pełni uzasadnia w tej chwili przypisywanie zwierzętom potrzeb porównywalnych, przynajmniej niektórych potrzeb. No nie tych, które wynikają z naszej refleksyjnej samoświadomości, z naszej samooceny i cała pycha, duma, ambicje i tak dalej, to są specyficzne dla podmiotów, dla osobowych podmiotów, które postrzegają siebie jako sprawcę w całej grupie innych, patrzą na siebie, oceniają siebie, wiedzą, że ich inni oceniają i tak dalej. Więc to można powiedzieć, że to jest ta sfera ludzka, która, no nie wiem, czy świadczy koniecznie o wyższości, a czy świadczy o większej wartości życia. No jak wiecie, ta samoocena może prowadzić do samobójstwa i do wielkiego nieszczęścia, więc nie znaczy to koniecznie, że jest to większa wartość życia. No ale ja nie będę w tej chwili głębiej wchodził. Na pewno pewne potrzeby są wspólne. Kiedyś przynajmniej te kilka niższych pięter z Maslowa piramidy potrzeb, nie jest to koniecznie uznawane powszechnie akurat ta piramida, ale te potrzeby są. No. Dlatego zasada równego poszanowania interesów Petera Singera, którą Peter Singer wyprowadził z utylitaryzmu, może i powinna być realizowana, bo właśnie w oparciu o tę naukową wiedzę o potrzebach zwierząt, no z tej zasady wynika oczywiście, że nie trzeba ich zjadać, jeżeli można ich nie zjadać, i zabijać i zjadać, jeżeli można. Zresztą podobnie nauka w pełni uzasadnia immanentną wartość życia, jego autotyliczność. Tych zwierząt, które mają swoją wartość życia, mają swoje dodatnie, nie tylko ujemne, nie tylko cierpią, ale się cieszą, ale mają układ nagrody, który zapewnia im dodatnią wartość życia. Zapewnia im również autoteliczność, która przez teologów, papieży kolejnych jest przypisywana tylko ludziom, jaka to specyficzna cecha ludzka, czyli że są celami samymi w sobie. Tak, życie każdego kota, psa jest celem samym w sobie. Ma on swoją intrinsyczną, swoją immanentną wartość i w związku z tym jest i musi być uznane za cel sam w sobie. No a to z kolei jest podstawą do przyznania zwierzętom przy tych przyrodzonych, niezbywalnych praw, jeżeli takie podobno, ja to mówię trochę cynicznie, przysługują ludziom. To znaczy, ja nie jestem, ja jestem krytyczny wobec wszelkich doktryn praw, łącznie z prawami człowieka, takimi przyrodzonymi, nabytymi. Nie trzeba mylić z obywatelskimi, to nie ulega wątpliwości żadnych. Natomiast sprawa tych praw naturalnych, jakichś nabytych przez urodzenie w pewnym gatunku, jest wysoce filozoficznie podejrzana. Nie ja jeden oczywiście. Tacy filozofowie jak Kołakowski i wielu innych było też krytycznych, no ale jest to powszechnie uznana doktryna polityczna i ja nie będę w ten temat wchodził. Stąd ja się ograniczam właśnie do takiego warunkowego stwierdzenia, że te cechy są podstawą przyznania autorytetycznej i jeżeli wobec tego przysługują ludziom, to powinni. I takie było rozumowanie Regana zresztą. Toma Regana, jeżeli człowiek ma na podstawie tych cech właśnie jego rzekomo przyrodzone, niezbywalne prawa, no to wobec tego powinny mieć przynajmniej ptaki i ssaki. On oczywiście wpadał w trudności wtedy z tą granicą, jak dalece do tyłu my możemy z tym iść, kto już ma, czy żaba ma już prawa niezbywalne, czy ich nie ma. No i to są pewne absurdy tej doktryny praw, ale nie będziemy teraz w to wnikać dalej. No dobrze, mamy imperatyw. Bez względu na to, którą uniwersalną etykę, czy praw, czy utylitaryzm przyjmiemy, no ona prowadzi nas do organizmu.
No ale... A jaka jest praktyka? A jaka jest praktyka wobec tego? Jaka jest praktyka, to wszyscy wiedzą. Ja nawet nie będę jej tu próbował podsumowywać. Tej praktyki, no to co się odbywa, to jest masowa zagłada zwierząt na mięso skóry, corocznie zabija się miliardy, to nie są te bardzo precyzyjne te liczby, są na blisko 30 miliardów rozmaitych ptaków i ssaków. I poza nielicznymi naprawdę wyjątkami w jakichś najlepiej cywilizowanych niektórych zachodnich krajach, no to ten ogólny transport jest lądowy i morski, jest mniej lub bardziej okrutny i humanitarny. Wszyscy o tym wiecie równie dobrze albo lepiej niż ja, bo to w tej chwili dzięki internetowi wiedza o tym jest dostępna na wszystkich. No, na futra jeszcze tutaj podałem to, co wiem, że się nazywa, gdzie tyle norek w Polsce, 4 miliony i tak dalej, i tak dalej. Akurat w świecie zachodnim ta tendencja do futer jest spadkowa, natomiast przyszłość tej tendencji to zależy od przyszłości świata zachodniego i stąd myślę, że jakbyśmy nie byli źli, to powinniśmy jednak cenić tę naszą cywilizację, bo jakby nie było źle, jeszcze tak daleko nie zaszliśmy jak obecnie przynajmniej zainteresowaniu losem zwierząt, przynajmniej z poziomu elit, no więc na to też może trzeba uważać. Ach, obrazki takie, żeby po prostu uzmysłowić tę zagładę i okrucieństwo. To są tylko obrazki dla odprężenia od rozumowań i tekstu, które akurat ja miałem w komputerze, nie będę wam tych dalej telepatował, bo wszyscy to pewnie wiedzą lepiej, również równie dobrze jak ja. No i obrazki mają służyć temu, żeby podkreślić ten rosnący rozdziew między naukowo podbudowaną etyką a praktyką eksploatacji zwierząt. No z jednej strony mamy niezbite dowody na doznaniowość zwierząt, mamy zaawansowane etyki, to oczywiście nie jest już teraz tylko Singer i Regan, to mamy zaawansowane bardzo, bardzo etyki, które wskazują na imperatywność poszanowania i życia i cierpienia zwierząt, a z drugiej strony mamy business as usual w nauce i to zarówno w nauce, jak i w przemyśle. Po pierwsze mamy niesławnącą eksploatację zwierząt, już ograniczając się do nauki, również w biomedycynie, która teraz zaczyna w ogóle dominować biomedycyna w naukach, tak zwanych naukach o życiu, nawet podporządkowywać sobie weterynarię, zaczynać traktować weterynarię po prostu jako takie miejsce do rozciągnięcia tych badań biomedycznych przedklinicznych, no mamy też bardzo ważny czynnik, taką akceptację i legitymizację, to jest bardzo istotne, tych okrutnych metod chowo-przemysłowego przez wielotysięczną armię akademickich zootechników, którzy w większości są uzależnieni, tak czy inaczej, finansowo od tego przemysłu i to jest naprawdę ogromny problem. No, oczywiście to dotyczy większości, zawsze są pozytywne wyjątki. W niektórych zachodnich krajach, w niektórych uczelniach rzeczywiście są zootechnicy, którzy zaczęli się zajmować dobrostanem zwierząt na serio i właśnie między innymi na przykład w Holandii czy ci na Nowej Zelandii to byli ci, którzy wykazali skrajne cierpienie zwierząt w czasie tego podżynania, czyli uboju rytualnego, więc czasem się coś dobrego z tego środowiska powstaje, natomiast generalnie jest to środowisko popierające dotychczasową eksploatację, jednocześnie będące częścią społeczności naukowej, które jest utytułowane i tu jest ogromny problem. Ja traktuję to jako pewnego rodzaju obciążenie cywilizacyjne. No właśnie, no więc wracając teraz do tego, dlaczego jest taki rozdziew i to jest chyba proszę Państwa, może jest najważniejszy, powiedziałbym, że jest chyba najważniejszy, może slajd z całego tego wykładu. Otóż dlatego jest tak, że
Dlatego, że jest tak, że jeżeli zaczynamy rozumieć, jeżeli rozumiemy naukowo z punktu widzenia psychologii społecznej, ewolucji, rozróżnimy moralność i etykę, a nie tak jak Kant wierzymy, że Bóg dał nam rozum i z tego całego tego rozumu wynikają i moralność, i etyka, i wszystko, bo jesteśmy racjonalni. W tej chwili wiadomo, że średnio nie jesteśmy zbyt racjonalni. Trzeba odróżnić moralność od etyki. Moralność to są standardy zastosowane w praktyce. Te, które zastaliśmy, tego się nauczyliśmy od rodziców, rówieśników, nauczycieli i kolegów, i które mniej lub bardziej w większości bezkrytycznie przyjmujemy. Natomiast innym poziomem jest refleksja nad tą zastaną moralnością. Innym poziomem jest refleksja nad tą zastaną moralnością. Tę refleksję zwykle zawodowo uprawiają filozofowie, czy specjalni etycy, czyli moralni filozofowie, ale jak podkreślałem też przy okazji Donalda Watsona, jest zawsze mniejszość, takie kilka procent w każdej populacji ludzi, którzy są zdolni spontanicznie do przejścia do tej refleksji etycznej. Niestety 95 czy 98% zwykle do tego nie przechodzi. No i to jest odpowiedź, dlaczego jest tak źle i dlaczego mimo tego rewolucyjnych zmian zarówno w etyce, w naukowo podbudowanej etyce, no właściwie biznes jest już trwa, tym bardziej, że ta moralność, zastana, inercyjna moralność jest utrzymywana z udziałem bardzo potężnych czynników, które jeszcze działają w przymierzu tak naprawdę ze sobą, no, którym jest religia, no, w naszym przypadku to szczególnie ostro widać, i instytucjonalna nauka, przeważająca instytucjonalna nauka, która się nadal albo milczy, albo wręcz to popiera, dotychczasową praktykę i przemysłu. To jest taka trójca, takie trójprzymierze, które utrzymuje status quo bardzo, bardzo skutecznie. No, zwłaszcza jeżeli się, już tego nie przytaczam i nie mam slajdu, ale z jednym są dwa czynniki najbardziej kształtujące postawy do zwierząt w badaniach tych biologicznych. Jedna to jest empatia, oczywiście, a druga to jest zależność, odległość od ortodoksji religijnej. Im dalej od ortodoksji, tym lepsza postawa do zwierząt. No bo religie, między innymi, tak jak dominująca tu w Polsce, pozwalają się całkowicie czuć doskonale moralnie, bez najmniejszego zwracania uwagi na los zwierząt. Tak, no więc jaki jest mój wniosek z tego? No jest to próba realistycznego oceny. Ona nie jest bardzo optymistyczna, ale realistyczna. Uważam, że pierwszym krokiem do postępu, do zrobienia czegoś, do zmiany sytuacji, jest jednak realistyczna i trzeźwa ocena sytuacji, i myślę, że ta ocena sytuacji jest niestety trzeźwa i wyjaśnia, dlaczego jest ten wzrastający rozjem. No ale co dla mnie z tego wynika dla nas wegan, pewno większość tu jest, ale niekoniecznie nawet tak jest, może będzie. Co to znaczy, że nasza etyka powinna być racjonalna i konsekwentna, po to, żeby, ale nie fundamentalistyczna. Racjonalna i konsekwentna, ale nie fundamentalistyczna, to znaczy ten racjonalizm i konsekwencja powinna się liczyć ze społeczną recepcją tych demonstrowanych standardów, po to, żebyśmy byli bardziej akceptowalni i żeby weganizm był łatwiejszy do przyjęcia. Niestety w weganizmie jest dosyć często, tak jak w wegetarianizmie, są skłonności do takiego fundamentalizmu, powiedziałbym, parareligijnego, takiej absolutnej czystości wewnętrznej,
która daje nam zadowolenie, że my nie tkniemy absolutnie nigdy niczego w żadnych warunkach, żeby się waliło i chwaliło, co może być na przykład uchodzenia zwierzęcego i co w pewnych sytuacjach, oczywiście jak w miarę możliwości trzeba nie tykać, ale w pewnych sytuacjach powoduje to wrażenie fundamentalizmu, który raczej odpycha niż przyciąga. No i powinna chronić wszystkie podmioty doznające, a nie wszystkie organizmy obecnie naukowo zaliczane do zwierząt. I tu jest taka, będę kończył ten wykład czymś w rodzaju właśnie takiego, no, takiego małego kazania przeciwko fundamentalizmowi. Myślę, że może to mieć znaczenie dla bardziej krytycznego spojrzenia na nasze zachowanie. Proszę Państwa, ja wszystkim weganom i wszystkim mającym skłonność do tego chcę całym naciskiem podkreślić, że naukowe pojęcie zwierząt, obecne naukowe pojęcie zwierząt, tak jak są zwierzęta definiowane obecnie, czy były 40 lat temu, jest przypadkowe w stosunku do ich statusu etycznego. To nie ma bardzo wiele wspólnego naprawdę z ich statusem etycznym. Obecnie w nauce, bo teraz tu mi brakuje pointera, tak, obecnie w nauce zwierzęta to są definiowane jako wielokomórkowe organizmy cudzożywne, heterotroficzne, metazo, a zresztą jakby nie były definiowane, to i tak rządzi filogenetyka molekularna i zwierzęta są tutaj. Tu są metazoa, to jest cała ta grupa. Jak widzicie, zwierzęta są najbliżej spokrewnione z grzybami, co jest dobrą wiadomością dla wegan, dlatego że grzyby mają identyczne białka jak zwierzęta i mają ten sam skład białek, więc trzeba jeść grzybów ile można. Mają witaminy D też znacznie więcej niż rośliny zielone, a następnie cała ta gałąź jest spokrewniona z amebami, a wszystko to jest tylko jedna gałąź bardzo skomplikowanych kilku grupach protistów, czyli jednokomórkowców i glonów, tam i rozmaitych glonów pechowych. To są grupy innych. Tak. Zwracam uwagę, że jeszcze po 40 lat, jeszcze jak ja studiowałem, to do zwierząt były zaliczane również pierwotniaki, nie tylko ameby, ale wiele również z tych cudzożywnych jednokomórkowców, to by cała protozoologia była jedna. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że pojęcie zwierząt jest zupełnie przypadkowe w stosunku, ono się zmienia w zależności od stanu wiedzy, od stanu poznania filogenezy, od stanu poznania oczywiście funkcji, a przede wszystkim filogenezy świata żywego. I ono ma niewiele wspólnego z jakąkolwiek doznaniowością, czy jakimkolwiek statusem etycznym. Jest przypadkowe w stosunku do statusu etycznego. Jeżeli się popatrzy teraz na zestaw zwierząt tych samych metazoa, a nie oczekuję, że ktoś tu się nauczy tego i będzie wymienił te wszystkie nazwy. To są wszystkie typy metazoa w tej chwili tu są wypisane. Wypisane są typy, nawet poczynając od gąbek, które są takie farazowane, to są zaledwie. No, ale na pewno od dawnych jamochłonów tutaj, czyli tych cichnidarians, to są prażydełkowce, tu gdzie należą różne stługie, koralowce, chełbie i tym podobne. Tak. Więc to jest cały skład metazoa. No i z tego co wiemy, z tego co można już krytycznie powiedzieć na ten temat, to tak naprawdę doznaniowość, no czyli ten taki wartościujący aspekt świadomości, czyli w ogóle podmiotowość, doznaniowość jest aspektem podmiotowości, wyewoluowała tak na pewno tylko u kręgowców, w tym jednym miejscu, no ze sporym prawdopodobieństwem wśród mięczaków, u głowonogów, tu są moluska, tam jest ta strzałka moluska, są, no i z pewnym prawdopodobieństwem też wśród stawonogów. No więc
Ale to jest, to wszystko są, to te poza kręgowcami, to wszystko są takie metazoła, które po to, żeby chronić, no to trzeba, że tak powiem, wątpić na ich korzyść. No i no, przy czym zwracam uwagę, że wątpienie, w tym wypadku wątpienie na korzyść jest dobrym rozwiązaniem osobistym, natomiast wątpienie na korzyść nic nie pomoże w dyskusji w Sejmie, w parlamencie czy w innym, jeżeli chodzi o na przykład prawną ochronę takich organizmów, no bo nikt w ciałach legislacyjnych nie przyjmie argumentu, że trzeba wątpić na korzyść, nie wiem, na korzyść krewetek na przykład. No, co jest, no, co w życiu osobistym można realizować, natomiast na pewno nie na wielką skalę. No więc co z tego wynika? Wynika z tego, proszę Państwa, że trzeba się troszkę ze fundamentalizmem czasem hamować. I ja przede wszystkim na koniec chciałem powiedzieć, że na podstawie właśnie tego, że ja uważam, że to demonstrowanie niejedzenia miodu i występowanie przeciwko pszczelarstwu jest absolutnie przeciwproduktywne. To jest bardzo rozpowszechnione wśród wegan i jest niezmiernie przeciwproduktywne. Po pierwsze dlatego, że doznaniowość pszczół jest no, niesłychanie wątpliwa. Można powiedzieć wątpliwa, bardzo ostrożnie to wyrażam. Pszczoły tam robotnicze mają bardzo kognitywne zdolności zadziwiające, natomiast nic nie wskazuje na ich doznaniowość. To jest pierwsza sprawa. Druga to jest ta, że, no, że znowu takich porównywalne z tymi praktykami w masowym chowie, to w pszczelarstwie nie ma. Najgorszą rzeczą, którą oni robią, jest czasem zabijanie tych osobników, które są nazywane królowymi, żeby tam się ten rój nie wynosił, czy też coś takiego się tam dzieje. W rzeczywistości pszczoły mają rzeczywiście chyba lepsze życie w bólach niż normalnie. Ich dziupla, których się były rozwalane przez wszystkie niedźwiedzie, żarłoczne ptaki i inne. No a co równie ważne jest to, że wobec tak słabych dowodów i słabych przesłanek na korzyść pszczół, czy na korzyść tych owadów, trzeba się liczyć z tym, że pszczelarstwo i miody mają niesłychany pozytywny wizerunek społeczny. Niesłychanie. No miód no, to się kojarzy w ogóle ze zdrowiem, no wiecie o tym, nie muszę was o tym przekonywać. Wobec tego, proszę Państwa, ja uważam, że w kontekście tego, co wiemy i w kontekście, no, że tak powiem, przyszłości i promowania weganizmu, można sobie zachować. Każdy mi może powiedzieć, no racja, ja mam prawo jeść co chcę, oczywiście masz prawo jeść co chcę. Natomiast jeżeli jesteś ambasadorem weganizmu i chcesz to promować, to zachowaj to dla siebie. Taka byłaby moja rada na tle tych wszystkich rozważań. No i wobec tego na koniec wyrażam nadzieję, że weganizm wkrótce osiągnie, jeżeli będziemy racjonalnie, dostatecznie krytyczną, niezbędną masę krytyczną, niezbędną do wpływu na politykę. Ja nie rozważam w ogóle tego scenariusza, kiedy świat będzie wegański, no bo na pewno nie za mojego życia, ale gdybyśmy przynajmniej osiągnęli taki procent społeczeństwa, żebyśmy mogli wybierać realny nacisk polityków i dopominać się o swoje na rzeczywiście prawa, w tym przypadku obywatelskie, które przysługują każdej religii praktycznie, najbardziej pomylonej czy najbardziej dziwacznej. Jak gdyby każdy ma prawo do wyznawania i praktykowania swoich obrzędów religijnych, natomiast weganie, wegetarianie są troszkę gorzej oczywiście niż najbardziej prymitywne, czy najbardziej niemądre wyznania religijne. No więc mam nadzieję, że jeżeli się właśnie no, zdyscyplinujemy, jeżeli będziemy dobrze promować naszą ideę, no to przynajmniej dojdziemy do tego. No i dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś chce podyskutować, to bardzo proszę. Pewną chwilę mamy. Tak. Tak.
To ja bardzo dziękuję panu profesorowi. I teraz takie pytanie, czy państwo chcieliby o coś może spytać i może jakąś wątpliwość możemy rozwiać tutaj, ewentualnie pan profesor odpowie na pytania? Można się zapytać? Oczywiście, już ja będę po prostu odpowiedział. Chciałam się zapytać pana, na czym polega to założenie finansowe zootechników? Jestem laikiem, w związku z tym chcę wiedzieć, jaka to jest transakcja. I to jest pierwsze pytanie. I drugie, tam może to nieprecyzyjnie. Świat zachodni uzależniony od czego? To znaczy, jeżeli moda nie będzie lansowała na przykład futer ze skóry, tory, pasków, o to chodziło panu? Na drugie odpowiem, bo jest łatwiejsze. Najpierw. To znaczy, to było tylko dotyczyło futer. To dotyczyło futer. No wyraźnie w świecie zachodnim jest. No. W tej chwili to tylko dotyczy futer i wyraźna jest tendencja. W tej chwili jednak w stolicach tych zachodnich, nawet w Berlinie, jak się coś zdarzy w futrze, to prawie wiadomo, że we wschodu, od razu na daleko, więc to już to ta tendencja jest. No więc o tyle jesteśmy, tyle jest nadzieja. A to pierwsze pytanie, proszę Pani, na grantach przede wszystkim, ogromnych programach, z których te uczelnie biorą pieniądze i za które płaci przemysł. Granty są zależne, w tej chwili wszyscy żyją z grantów, zresztą łącznie ze mną, na szczęście nie na takie tematy, ale w tej chwili właśnie bez tych grantów jest trudno przeżyć. No i stąd jest ta zależność i poszczególnych badaczy i zresztą całych placówek. Zresztą to nie jest rozdzielone, jak nie masz grantów w placówce, to spadaj, bo placówka też bierze z tego 20% kosztów pośrednich, więc żyją z tego. No więc przede wszystkim z tego, są ogromne programy takie które to finansują, więc z tego. Uczelnie, te dawne rolnicze, które się teraz przemianowały zwykle na uniwersytety przyrodnicze, no nie funkcjonowałyby bez właśnie tego bliskiego związku z produkcją rolną. No z rolną ma produkcję, z roślinami super, natomiast to również dotyczy produkcji zwierzęcej. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Już. Ja myślę, że my możemy zrobić tak, że ja będę podawał mikrofon, a pan profesor sobie doskonale radzi bez mikrofonu. Chciałem nawiązać do tego slajdu z papugą i eksperymentu, w którym wykazały, że zwierzęta czują. Czy można uznać za etyczne eksperymenty na zwierzętach, jeśli te eksperymenty doprowadzają do bardziej etycznego traktowania zwierząt? Taki zagwozdka. To jest o tyle łatwe pytanie, że ten eksperyment jest nieinwazyjny, więc z pewnością tak. W przypadku tego eksperymentu no to w ogóle nie ma najmniejszych wątpliwości. To jest o tyle ciekawe pytanie, że o tyle ważne i ciekawe pytanie, że trzeba pamiętać, że my nie możemy, jakbyśmy byli nie byli krytyczni wobec badań na zwierzętach, to nie można nigdy mówić, że się jest przeciwko wszelkim badaniom, bo to nie ma sensu najmniejszego. Oczywiście jakieś badania społecznie kontrolowane, etycznie odpowiedzialne muszą być prowadzone i na ludziach i zwierzętach i to nie ulega wątpliwości. No a w tym przypadku mamy badania zupełnie nieinwazyjne, no powiedział pan się, po prostu najpierw się uczy papugę, bardzo zabawne, to uczy się papugę rozpoznawać rozmaite kształty, jedne jej się kojarzą dobrze, jedne źle, a później się pokazuje, o, tu masz taki dobry sześcianik i teraz się patrzy, co tam się u niej dzieje przy obrazowaniem. No, czy pomocą obrazowania mózgu. No to obrazowanie no może nie jest totalnie nieinwazyjne, bo tam trzeba coś nałożyć na głowę po to, żeby się może się troszkę zdenerwować przy tym, ale to już nie przesadzajmy. No jakieś to jest tak ważne z punktu widzenia no właśnie wiedzy również o zwierzętach, że zdecydowanie tak. Ja mam takie pytanie, jak bioetycy odnoszą się do tego typu sytuacji, kiedy ochrona zwierząt moim zdaniem trochę nie najlepiej pojęta szkodzi ludziom, to znaczy za zabicie psa można dostać w tej chwili w kodeksie karnym tam chyba 3 lata więzienia, prawda? No, pies w końcu domowy przedstawia sobą znacznie mniejszą wartość niż człowiek ze względu na jego czynności umysłowe. Jak te kwestie są tutaj
rozstrzygane? No, pies przedstawia mniejszą wartość, no, dla, może dla pana, natomiast dla niego samego to na pewno nie. Poza tym, no ja właśnie próbowałem powiedzieć przed chwilą, że z tego, co wiemy obecnie, jest bardzo trudno powiedzieć, czyja immanentna wewnętrzna wartość, immanentna wartość życia jest większa. No i oczywiście pan i większość osób sądzi, że moja i mojej grupy wartość jest znacznie większa i to jest zupełnie naturalne. Jesteśmy istotami rozumnymi. Słucham? Jesteśmy istotami rozumnymi w przeciwieństwie. Tak, ale z rozumu nie wynika immanentna wartość życia. Z rozumu nie wynika immanentna wartość życia. Proszę pana, nie zgodzi się pan z tym, że immanentna wartość życia osoby mało inteligentnej jest mniejsza niż osoby bardzo inteligentnej. To znaczy, osoba mało inteligentna to wcale nie znaczy, że jego wewnętrzna, że życie dla niego znaczy mniej niż dla tego geniusza. Ale dla innych osób znaczy. Co? Mniej. Dla innych osób. Tak, dla innych znaczy. I tu musimy odróżnić wobec tego immanentną wartość życia od pochodnej czy społecznej wartości życia. Ale jeżeli rozróżnimy immanentną wartość życia od społecznej, pochodnej, od społecznej wartości czy pochodnej wartości życia, to zaraz zobaczymy, że nie można kategorycznie ludzi oceniać jako więcej wartych, dlatego że część ludzi jest wielkoskalowymi oszustami, jest przestępcami, ma zdecydowanie negatywną społeczną pochodną wartość życia. Zdecydowanie negatywną. Część ma neutralną, zbliżoną do zera, a część ma pozytywną. W związku z tym podejście, że życie ludzkie jest a priori w ogóle więcej pod każdym względem, na wyjściu więcej warte, jest po prostu nie zgadza się na sekwitur, nie jest uzasadnione. Oczywiście jest panu bardzo trudno przyjąć, bo pan jest człowiekiem i to uderza w pana interesy. Natomiast no nie jest, po prostu tu coś nie wynika z tego. Także, a jeżeli chodzi o umysłowe wartości, co to znaczy umysłowe? Inteligencja sama w sobie nie nadaje większej wartości życia. Inaczej osobom mało inteligentnym, a już zwłaszcza osobom tam niepełnosprawnym umysłowo, w ogóle powinniśmy je uznać za znacznie ich wartość życia za znacznie mniej ważną, więc to po prostu nie jest dobre rozumowanie. No. Jeszcze ktoś z państwa? Ja chciałabym nawiązać do ekologii, do efektu cieplarnianego, degradacji gleby. Czy są takie dane, czy ktoś to w ogóle policzył, ile wegan, wegetarian jest potrzebnych jakby na świecie, żeby zatrzymać jakby degradację planety, czy nie wiem, ktoś, nie chodzi mi jakby do poziomu odradzania się, tak, na przykład, nie wiem, gleby, lasów, tylko do poziomu jakby zero, do etapu zatrzymania efektu cieplarnianego, wycinania lasów na przykład na takie potrzeby przemysłowe. No, policzył, no ja przed chwilą powiedziałem, że policzył, no pokazałem w jakich procentach, no w jakich, ile procent gazów cieplarnianych produkcja zwierzęca dostarcza, że przez to około 15%, no więc w tym sensie to już jest policzenie, no bo gdyby nie było produkcji zwierzęcej, no to nie byłoby tych 15%, no 15% byłby mniejszy wkład do gazów cieplarnianych, więc oczywiście policzył. Policzył to na wielu sposobów, pani, ja tego tematu w ogóle, ja tak to potraktowałem luźno, no bo to nie jest temat, tak policzył. Policzył, że do 2050 roku nie jest możliwe wyżywienie ludzi bez dalszego odlesiania, jeżeli nie przejdziemy na weganizm. To jest jedno z najnowszych zrobione przez opublikowane w Nature Communications, czyli niesłychanie prestiżowym periodyku, taka austriacka grupa, to właśnie policzyła. Do 2050 roku, jeżeli chcielibyśmy utrzymać tę powierzchnię lasów na Ziemi, jaka jest, no to musimy przejść na weganizm po prostu.
Wszyscy. No więc to jest policzone. Wszyscy, no i, tak? Wszyscy. W sensie wszyscy ludzie na Ziemi muszą przejść na weganizm, żeby do tego nie doszło. Tak, tak, tak. Tak jest, to jest model pewnego rodzaju. No to jest model, bo to jest model. No to nie jest jakby artykuł, która głosi kazanie, że mają przejść na weganizm, tylko mówi, jeżeli tak, to tak, a jeżeli nie, a jeżeli za to mamy, no to będzie tak. No i wyliczenie jest tego rodzaju. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Ostatnie. Chciałam się pytać, tutaj była bardzo okrutna ta scena mordowania zwierząt bez okuszania. Wspomniał pan o uśmiercaniu rytualnym. Dlaczego, chcę się upewnić, dla jakiego kręgu kulturowego jest to charakterystyczne i czy nadal to funkcjonuje? I co mogłoby być spełnione w sensie, nie wiem, mentalnym, społecznym, politycznym, żeby ten proces zahamować? Chyba u nas w Polsce tego, znaczy dla naszej religii, nie ma chyba spożywania rytualnego mięsa. Jemy, część osób je, ale nie jest to związane ze spożyciem rytualnym. Więc dla jakiego kręgu kulturowego jest to charakterystyczne? Dziękuję. No to taki szczególny temat. Ja akurat miałem ten slajd dla obrazania. To jest ze wszystkich kręgów kulturowych. W starożytności było to absolutnie powszechne. To znaczy w starożytności, u Egipcjan, właściwie w tych cywilizacjach starożytnych było powszechne, ja nie wiem czy 100% powszechne, no ja nie jestem, natomiast było powszechne przekonanie, że krew należy do bogów. Że krew należy do bogów i że ten krew jest siedliskiem życia i wobec tego krew jest należna bogom i tą krew trzeba najpierw odsączyć bardzo, bardzo pilnie. I tak było u Egipcjan, Żydzi przejęli to zresztą w sensie, z tego co ja wiem od Egipcjan i było to powszechne. Chrześcijanie też uprawiali ofiary zwierzęce, zresztą a Koptowie do tej pory, tam ci Koptowie w Afryce też mają rytualne. No chrześcijanie na szczęście zaprzestali tego w pierwszym wieku dosyć szybko. No ale to zostało w innych abrahamowych religiach, jak widać, więc dzisiaj, no to z jakiego to pani wie, to wszyscy wiemy, no, że obecnie no, to no, Żydzi i muzułmanie. Natomiast w ogóle to jest przeżytek starożytności. To jest przeżytek starożytności. Co ciekawe, być może jest w tych żydowskich opowieściach, zwłaszcza rabina Szudricha na ten temat, jakie to jest humanitarne i wspaniałe, jest pewne historyczne ziarno prawdy o tyle, że starożytność była niesłychanie okrutna i w starożytności bywało tak, że były trzymane żywe zwierzęta, świnia albo krowa były trzymane. Przy braku lodówek po prostu wycinało się kawałek mięsa z żywej krowy czy świnie. No wobec tego, wobec takiego traktowania rzeczywiście relatywnie być może, że to pożynanie garba było no może relatywnie ono było bardziej humanitarne najwyżej. No ale to tak. Także to wynika z głębokiego przeświadczenia o książęczości bogów w ogóle. No, na szczęście w chrześcijaństwie zostało tak rytualizowane, że już zapomnieliśmy, ale są wszystkie religie abrahamowe w końcu, których też Bóg oczekiwał, że poświęci swojego syna, prawda, i popatrzy sobie, jak ten pocierpił w końcu. No, no to takie są te były mentalność tego. Mamy jeszcze jakieś pytania? No dobrze, to jakby w imieniu organizatorów chciałem panu profesorowi bardzo podziękować. No, to była na pewno ciężka praca, bo taki długi wykład, a właściwie na stojąco, także podziwiam formę. Natomiast myślę, że jakby ilość państwa tu zgromadzona świadczy o tym, że temat jest bardzo ważny i interesujący i że jeszcze wiele rzeczy jakby musimy przemyśleć, przetrawić. I to wszystko gdzieś tam w nas pewnie będzie teraz kiełkowało. Mam nadzieję, że to zaowocuje jakimiś refleksjami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję również. No i my oczywiście zapraszamy na festiwal Zielone Smaki Łodzi. Od jutra w restauracjach, kawiarniach zapraszamy, można próbować.